Dzień dobry. Dzisiaj trochę głos straciłem, no niestety. Coś tam się z chrzanią dzieje, coś bierze człowieka. Co dzień ja sobie wiszę ciekawego do roboty. Dzisiaj już wyczyszczony jest taki pececik. Tu była tragedia, jakaś sierść kota, coś. Jakaś malutka grafika. Tak to wygląda. O, to jeszcze na kamerze widać, a na żywo nie widać. O, to trzeba jeszcze palcem. A. Kompleksowe czyszczenie. Z przodu taka ładna obudówka. No i co? Będziemy podłączali, będziemy system operacyjny i wszystko ogarniali. Tu jakaś M2 sobie siedzi. Bloczek. Te bloki wodne od MSI są kiepskie, nie? A tak opowiem o tym chwilę. One są kiepskie. W nich się jakieś glony robią. To nie jest żaden sponsorowany materiał, nikt mnie za nie płaci, ale Cooler Master robi znacznie lepsze te chłodzenia wodne. Tutaj mam dokładnie taki sam, jak tu jest założony, tylko odcięty. Chciałem go przerobić na zewnętrzny, oczyścić i nowym płynem Burago zalać na przykład od silników samochodowych. No niestety nie udało się. Tak więc chłodzenie od MSI jest kiepskie. I nie kupujcie tego. A u mnie idzie do przodu. A na pewno klient będzie zadowolony. Miłego, cześć.